Czy mogę przyjaźnić się z byłym toksykiem? Nie, nie możesz przyjaźnić się z toksykiem, ponieważ oszukał cię. Twoja miłość do niego, do niej była szczera, ale on się tym nie przejmował. To coś, co należy odebrać bardzo osobiście, nie należy tego odpuszczać. Człowiek bez duszy nie zasługuje na twoją przyjaźń. Pozwól mu poczuć. Pozwól mu skosztować życia bez ciebie. Proszę cię, przestań bać się samotności. Może to być Boży plan, aby pobłogosławić cię czymś, na co zasługujesz. Jeśli po rozstaniu z toksycznym byłym, byłą, boli cię serce, nie ma w tym nic złego. Oznacza to po prostu, że twoje uczucia były szczere, ale zostały przekierowane na niewłaściwą osobę. Nikt nie lubi zakończenia, a w przypadku relacji z toksyczną osobą, szczególnie braku zakończenia, nikt także nie lubi bólu. Ale przyjaźń z toksykiem po rozstaniu jest naprawdę o wiele większą i bolesną traumą. Nie krzywdź siebie jeszcze bardziej. Jeśli pozostajesz przyjacielem nikczemnego człowieka w nadziei, że osoba, która cię skrzywdziła, nagle się zmieni, nagle dozna olśnienia, czy też przeprosi cię, zamknie sprawę lub zachowa się inaczej, czytaj z klasą. No cóż, przykro mi to stwierdzić, ale to coś, co nigdy się nie wydarzy. To koniec. Nie próbuj zmieniać niczego ani nikogo na siłę. Nie każdy nowy początek ma trwać wiecznie i nie każda osoba, która pojawia się w twoim życiu, ma w nim pozostać.